Państwa, w imieniu Ośrodka Brama Grodzka Teatru NL bardzo serdecznie witam Państwa na uroczystym spacerze, którym chcielibyśmy upamiętnić stulecie urodzin Julii Hartwig. Spotykamy się w miejscu, które w sposób bezpośredni właściwie związane jest z rodziną Hartwigów. W dniu 14 sierpnia, czyli dokładnie w dzień urodzin poety, urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj również ukończyła szkołę podstawową i szkołę średnią. To miejsce, te schody łączące ulicę Kowalską z Placem Rybnym zostały nazwane Zaułkiem Hartwigów. Sama Julia Hartwig mówiła, że jest to przede wszystkim hołd oddany jej bratu, który to miejsce wielokrotnie fotografował, ale jest to też miejsce, które pojawia się w jednym z wierszy, w tym właśnie lubelskim wierszu Julii Hartwig. To jest oczywiście wiersz Koleżanki. Wspomniane przez poetkę Koleżanki, które zawsze wychodziły z klasy przed lekcją religii, to jej żydowskie koleżanki. Tym wierszem Julia Hartwig oddaje hołd swoim koleżankom, ale jednocześnie też przypomina swoje czasy szkolne. Zatrzymujemy się tutaj z tego przede wszystkim względu, że chciałabym, żebyśmy spojrzeli na przestrzeń, która znajduje się przed nami, czyli na miejsce, w którym przed wybuchem II wojny światowej znajdowała się dzielnica żydowska, czyli Poznańcze. Wchodziłam w te miejsca na Poznańczu. Nie było powodu, żeby tam nie chodzić. Mnie to bardzo ciekawiło. Muszę powiedzieć, że ja w ogóle zawsze byłam bardzo ciekawa świata, a tutaj miałam pod ręką jak gdyby podróż, bo to jest naprawdę coś takiego, co było niepowtarzalne. To były naprawdę jak gdyby dwa miasta. Z jednej strony wolałabym, żeby może nie było tego wyraźnego rozgraniczenia, a równocześnie byłoby mi żal, żeby właśnie tej różnorodności, takiej zupełnej odmienności też nie było w Lublinie. To jest dla mnie symbol. Ja nigdy w żadnym innym mieście tego nie przeżyłam. To była szalenie barwna dzielnica. Budzi się w klasztornym hoteliku. Przez okienko szeroki widok na okolice. Jest ranek, ranek lubelski. Rozległą łąką niełąką, między bujnymi lipami, wydeptaną ścieżką na skróty idą do pracy kobiety i mężczyźni. Mijają zamek i miejsce po synagodze, potem cerkiew i targowisko. Lublin. Jeszcze nie kresy, a już kresy. Wystarczyło z kolei przekroczyć granicę Bramy Krakowskiej, by zgłębić się w całkowicie odmienny i zawsze tajemniczy, może wskutek tego, że tak zanurzony w historii świat Starego Miasta, oddychający własnym, odrębnym życiem, jak gdyby odgradzały go nadal od nowszych dzielnic mury obronne, od dawna już przecież nieistniejące. Julia Hartwig nigdy na terenie Starego Miasta nie mieszkała, natomiast rzeczywiście bardzo często tutaj przychodziła na spacery jako młoda osoba. Wspomina m.in. to, że na teren rynku Starego Miasta była często wysyłana po zakupy pieczywa. Wspomina oczywiście tą piekarnię turecką, która była przy ulicy Świętodusty, ale również wspomina o wyjątkowym pieczywie, jakie tutaj w obrębie rynku Starego Miasta nabywała dla swojej rodziny. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej Przedmieście i Staszica 2. Szczególnie interesuje nas tutaj Staszica 2, czyli kamienica, która jest przed Państwem. Jest to pierwszy adres rodziny Hartwigów w Lublinie. Jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, w którym tuż przed II wojną światową, a właściwie od końca XIX wieku, znajdowała się jedna z najsłynniejszych lubelskich kawiarni, czyli kawiarnia Symadyniego. Julia Hartwig mówiła o tym miejscu w ten sposób. Zapamiętałam dobrze dom i podwórko na ulicy Staszica, gdzie mieszkaliśmy. Właścicielem domu był pan Domański, do którego należała kawiarnia Semadyni na rogu Staszica i Krakowskiego Przedmieścia.
Była to elegancka kawiarnia w stylu wiedeńskim, gdzie można było przeczytać gazety i napić się dobrej, pachnącej kawy. Okna piekarni wyrabiającej ciastka dla Semadyniego wychodziły na nasze podwórko, które wypełnione było zawsze zapachem lukru, wanilii i rumu. Zapach ten należy do moich wspomnień z najwcześniejszych lat. Ale to jest, proszę Państwa, też bardzo ważna lokalizacja zakładu fotograficznego Ludwika Hartwiga. Chodzi mi o Hotel Europa, czyli przed wojną hotel europejski. W tym właśnie hotelu najprawdopodobniej od 1936 roku miał oficjalnie swój zakład fotograficzny Edward Hartwig. Nie funkcjonował tutaj zbyt długo w porównaniu z zakładem przy ulicy Pełniaków, czyli Narutowicza, przede wszystkim i głównie, niestety, w związku z bombardowaniem Lublina, które miało miejsce we wrześniu 1939 roku. Proszę Państwa, znajdujemy się pod adresem Narutowicza 12. To jest budynek, w którym w okresie dwudziestolecia międzywojennego funkcjonowało, taka jest pełna nazwa, Państwowe Żeńskie Gimnazjum imienia Unii Lubelskiej. To tutaj uczęszczała do szkoły średniej Julia Hartwig. Szkoła była wyjątkowa, poetka to wielokrotnie wspominała. To było miejsce, w którym, które z jednej strony było oczywiście takim dniem codziennym uczennicy, uczeniem się po prostu, ale z drugiej strony było to też takie miejsce, w którym można było rozwijać swoje zainteresowania. Jeśli chodzi o szkołę, to należę do tych osób, które mają bardzo dobre wspomnienia szkolne. To była naprawdę świetna szkoła i to byli ludzie ogromnie oddani. Ci profesorowie rzeczywiście swój czas oddawali uczniom. Poza tym duch, jaki panował w szkole, był bardzo piękny, bo z jednej strony uczono pewnej dyscypliny, ale ona nigdy nie była wyrażana w jakiś drastyczny sposób. Prawdę mówiąc, to ten, kto przychodził do gimnazjum, jak gdyby z góry miał takie zobowiązanie, że ma się zachowywać jak należy. Jeśli nie był dostatecznie przygotowany do tego w domu, to mógł się tego nauczyć w szkole, obserwując dorosłych, obserwując także innych kolegów. Że współżycie między ludźmi jest możliwe, życzliwe współżycie, że odmienność nie jest czymś, co jest godne potępienia, ale jest godne właśnie wyróżnienia i przyglądania się. Na podwórku tej kamienicy, mniej więcej w tym miejscu, proszę Państwa, w którym znajduje się ten barak, w którym znajduje się restauracja, znajdowała się słynna pracownia fotograficzna Hartwigów. Ona była pieszczotliwie zwana przez użytkowników budą. To było pomieszczenie bardzo niezwykłe, ponieważ nie był to dom, tylko rodzaj takiej budy skleconej z resztek jakichś. To był rodzaj drewnianego pawilonu, oszklonego z góry i z boków, przeznaczony specjalnie do fotografowania, ponieważ operowano głównie światłem dziennym albo mieszanym. I te okna szklane były zasuwane materiałami szarymi. Pamiętam taki długi patyk do przesuwania tych zasłon pod sufitem i z boku. Pracownia, którą kiedyś wybudował mój ojciec po przyjeździe z Moskwy, przypominała pracownię malarza. Miała przeszklone ściany i sufit. W środku romantycznie rosło drzewo, ponieważ architekt miasta nie zgodził się na jego wycięcie. Ogrzewało się za pomocą żelaznego piecyka. Wodę nosiło kubełkami z podwórka, a do płukania zdjęć służyła balia. Mówi akacja z dzieciństwa. Nie takie bywały, pamiętam twoje młode smutki. Do kogo rzucam teraz mój słodki kwiat? Pod balkonem drewnianym na kamiennym podwórku.